stronę Kowyńcz. Wam pokażę przejazd kolejowy w Nidzicy na ulicy Działdowskiej. Przejazd posiada 3 SD1M produkcji Monat oraz 2 głośniki EHLS-10 typu monatowskiego oraz EG3 produkcji Bombardiera z drągami Monata. Jest to kategoria A, sterowana z oto tej nastawni. Tam jest budka od automatyki. Tutaj mamy szlak na Działdowo i najbliższa stacja w tamtą stronę to Nidzica, która pojawi się, oraz przejście kategorii E. Też się pojawi. A tu szlak na Olsztyn i najbliższa stacja w tamtą stronę to... Napiszę wam tutaj, bo gdy... No nie pamiętam. Tu są tory odstawcze, które są chyba nieużywane albo bardzo rzadko, bo trawa rośnie. Nastawnia i nastawnia. Budka monatowska. To jest linia kolejowa numer 216, 24 metr, 813 metr linii kolejowej. Dwudrągowe rogatki. Szafa zbusowska ładnie odmalowana oraz sygnalizator skierowany na drogę boczną S4. Tam jest jeden, tam jest drugi, tam jest trzeci. A gdzie tu czwarty? O, nie wiem. Że S4? Nie, tam nie ma. Przelotu niestety nie będzie, gdyż się śpieszę. Dziękuję za obejrzenie i życzę miłego dnia. Pa!